Jak Państwo myślą, czy w ciągu dwóch weekendów można opanować wiedzę o kartach Tarota? Jestem przekonana, że tak. Zapraszam Państwa serdecznie przez kolejne dwa weekendy na spotkanie ze mną. Będziemy bardzo, bardzo dużo ćwiczyć, ale przede wszystkim wyglądać to będzie tak. Pierwszy weekend i pierwszy dzień tego weekendu to moja wiedza, którą będę Państwu przekazywała na temat tego, co oznacza 22 wielkie arkany, co oznaczają te karty, jakie ich jest przesłanie, po co one w ogóle powstały i co my możemy dzięki nim osiągnąć. Drugi dzień pierwszego weekendu to dzień bardzo intensywnej pracy z tymi kartami. Ja mam taki zwyczaj, że każdy kurs, który prowadzę, jednocześnie ma formę warsztatów. Stąd po pierwszym weekendzie będą Państwo już wiedzieć, co oznaczają karty 22 arkan, jak je stosować i jak mogą Państwo dowiedzieć się o sobie tych kart właśnie używając, dlatego że ćwiczymy na Państwa pytaniach. Przy okazji Państwo sobie sami wróżą. Bardzo ciekawe doświadczenie. Drugi weekend jest właściwie analogiczny, bo pierwszego dnia drugiego weekendu to 56 kart małej arkany, a drugi dzień drugiego weekendu to ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. I teraz ten drugi dzień i ten drugi dzień drugiego weekendu to ćwiczenia oczywiście już z całej talii. Proszę Państwa, to jest niesamowita sprawa. Okazuje się, że Państwo wiedzą więcej niż Państwo myśleli, że Państwo mogą więcej, że Państwo mogą wykorzystać swoją intuicję. Znakomite, piękne doświadczenie. Bardzo serdecznie zapraszam tych, którzy są zainteresowani wiedzą na temat tych kart. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dowiedzieć się jeszcze więcej, będzie chciał bardziej siebie sprawdzić, będzie chciał pracować tymi kartami, będzie chciał zarobkowo pracować, albo jeśli są Państwo na tyle już mocni, że będzie chciał być może prowadzić takie programy telewizyjne, jak Państwo wiedzą, że są u nas, to ja mam dla tej grupy taką propozycję. Może spotkajmy się wtedy. Ja Państwa nauczę nie tylko techniki wróżenia, ale techniki prowadzenia programu telewizyjnego o charakterze ezoterycznym. To przepiękne doświadczenie. Serdecznie polecam i ogólnie bardzo, bardzo mocno polecam spotkanie z Tarotem, z moimi kartami, ze mną. Jestem przekonana, że wyjdą Państwo jako zupełnie inni, nowi ludzie po takim doświadczeniu. Kłaniam się, Joanna Stawińska.